super. Dziś o 21.25 i 22.20 w TVP HD. Od 20 lat jesteśmy jej częścią. Unia Europejska to także my. Pamiętne wybory 4 czerwca 1989 roku przyniosły Polsce wielkie zwycięstwo Solidarności i koniec komunizmu. 3 miesiące później Tadeusz Mazowiecki utworzył rząd. Od tego momentu pojawiła się realna szansa na wejście Polski do Unii Europejskiej. Polska pragnie współtworzyć nową Europę i przezwyciężać powojenne podziały świata, dziś już całkowicie anachroniczne. My bardzo chcieliśmy dokonać przemian w kraju, które będą daleko idące. Przede wszystkim wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego i wejście do Unii Europejskiej. To było jasno zdefiniowane. Zresztą Solidarność zawsze o tym marzyła. Marzyły o tym pokolenia Polaków. Wówczas było oczywiste, że Polska powinna się przesunąć na zachód. Nie w sensie geograficznym, a w sensie sojuszy i rozmaitych konstelacji gospodarczych i politycznych. Znakiem zapytania wtedy było tylko, kiedy Polska się do tego ekskluzywnego klubu najwyżej rozwiniętych państw w Europie dostanie. Sytuacja gospodarcza była straszna przecież. Zadłużenie nas dusiło, jeśli chodzi o zewnętrzne stosunki, a wewnątrz po prostu była bieda. I chaos, inflacja szalała. Mieliśmy recesję gospodarczą i mieliśmy tylko około 30-32% dochodu na głowę jednego mieszkańca na zachodzie. Ale na szczęście przyszła wolność, a wraz z wolnością możliwość wprowadzania w życie takich zmian ustrojowych, polityki gospodarczej, które były niezbędne, żeby doganiać zachód. Przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej trwały od początku lat 90. W grudniu 91 roku wicepremier Leszek Balcerowicz podpisał w Brukseli układ stowarzyszeniowy Polski ze wspólnotami europejskimi. To najważniejsze była daleko posunięta liberalizacja handlu. W drugiej kolejności wymieniłbym środki unijne napływające dla polskiej gospodarki, ale oprócz tego niezwykle ważne były wymagania dotyczące praworządności, czyli państwa prawa, to znaczy oddzielenia polityki od wymiaru sprawiedliwości, ograniczenie władzy państwa w stosunku do obywateli. W 1994 roku Sejm nasz zajmował się ratyfikacją układu o stowarzyszeniu Polski ze wspólnotami europejskimi. Po debacie było głosowanie. Tą całą debatę prowadził marszałek Machowski. Po zakończeniu debaty, a tuż przed głosowaniem, podsumował tą debatę i powiedział coś takiego, że wejść na tą drogę integracji, przebudować system prawny, od wymiaru sprawiedliwości poczynając poprzez wszystkie segmenty i całą dziedzinę prawa, poprzez system gospodarczy, ma ten system rynkowy. Wejść na tą drogę integracji to jest wręcz szaleństwo. Ale nie wejść na tą drogę, nie przebudować, nie uzyskać członkostwa w Unii Europejskiej, to jest obłęd. W szaleństwie jest nadzieja, a z obłędu wyjścia nie ma. Oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej Polska złożyła w Atenach w kwietniu 1994 roku. Spotkaliśmy się nie z głównym ministrem, ale tak zwanym ministrem alternatywnym. To był więcej niż zastępca, a mniej niż minister, który się nazywał pan Galos. Później zresztą media donosiły, że minister Olechowski spotkał się z ministrem greckim, panem Galosem, ale on się nazywał pan Galos, duży bardzo mężczyzna, który przyjął ten wniosek 3 minuty, 4 minuty. Później żeśmy tam wyszli do chyba mediów, poinformowali też króciutko,
A później był lunch, kiedy on powiedział, że no cieszy się, że to on mógł przyjąć ten wniosek, bo jego dziadek latał w RAF-ie i miał kolegę pilota Polaka też. Członkostwo w Unii Europejskiej było postrzegane i przez władze, i myślę też, że przez zwykłych obywateli, przez nas wszystkich, jako też wielka szansa na skok cywilizacyjny, na przede wszystkim myślę też, na, była to gwarancja także dla nas, że te wszystkie reformy, które nasze przejście do gospodarki rynkowej, do demokracji, my mogą wtedy dostać właściwie gwarancję, że one staną się nieodwracalne.